Dziękuję. Dzisiaj ci, którzy nas nie znają, jak się nazywa Martin Głogowski, to jest Jakub Wojta, że jesteśmy z Atlanteku. To, co chcemy wam pokazać, to jest związane z tym, że mówi Piotr troszkę, a też troszkę jest związane z tym, że my sami mówiliśmy na poprzednim etapie, czyli wtedy rozmawialiśmy na temat budowy na przykładzie jednego z takich oficjalnych case'ów startupowych w Polsce, naszych, budowy wysoko wydajnych środowisk klastrowych, jeśli chodzi o wirtualizację na bazie Red Hata. Dzisiaj sobie powiemy o produkcie, który służy do tego, natomiast buduje zupełnie inaczej całą warstwę wirtualizacyjną i klastrową, idzie to bardziej w kierunku marketingowo mówiąc clouda, natomiast bazuje między innymi na Iskrazi, stąd też jakby wybór naszej prezentacji, naszego produktu. Ja tu chciałem tylko dodać, że z takich nowości od ostatniego naszego spotkania to na przykład doszedł nam status partnera oficjalnego, chyba jako jedyni w tej chwili w Polsce mamy, jeśli chodzi o Ubuntu, także myślę, że to przynajmniej dla niektórych z was może być też ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o Reva, to może zaczniemy od tego, kto z was używa w tej chwili wirtualizacji ksenowej na Red Hacie? Ile z tych środowisk to są środowiska sklastrowane? Macie to sklastrowane, czy to są osobne standalone serwery, które po prostu serwują i utrzymują środowiska wirtualne? A może już ktoś wirtualizuje które? Na KHM? Serw jest nowy? Tak? Nie, KHM. Ale czemu pytanie? Ja jeszcze nie pytam o Reva. Ja się na razie pytam, kto z was używa Xena i kto ma sklastrowaną infrastrukturę. To, o czym mówiliśmy na poprzednim barcampie. Gadu, gadu. Na przykład. Kilka telewizji. Tak. Kilku operatorów telekomunikacyjnych. Dobrze. Tak jak wiecie, Red Hat odchodzi od Xena na rzecz KVM-a. Ja zapytałem 4 osoby wirtualizują tutaj w tej grupie na KVM-ie. Wybaczcie, że będę krzyczał, mam nadzieję, że... No nie będziemy sobie tak podawać tego mikrofonu. Ja myślę, że będę głośno krzyczał i będzie mnie słychać, będę mówił mniej niż Artur. Będę oszczędzał głos, ale jeśli chodzi właśnie o KVM, no widzę, że już tutaj parę osób wybrało ten model wirtualizacji i to, o czym będziemy mówić, będzie się opierać tylko i wyłącznie na KVM-ie, czyli to, w jakim kierunku idzie wirtualizacja, jeśli chodzi o produkty Red Hata, bo o tym produkcie będziemy mówić. Jeżeli chodzi o KVM-a i Reva, to tutaj musicie pamiętać o dwóch rzeczach i temu w zasadzie przyświeca cała filozofia tego produktu. Znaczy, po pierwsze, KVM jest w jakimś sensie produktem firmy Qumranet, którą sobie Red Hat kupił, ze względu na to, że Xen no, ma taką, a nie inną historię właścicielską, że tak powiem. Natomiast ta firma generalnie zajmowała się wirtualizowaniem różnego typu środowisk, z tym, że przeważająca liczba klientów to byli klienci używający po prostu środowisk Microsoftowych. Więc sama warstwa wirtualizacji, sam hypervisor był Linuxowy, natomiast cała otoczka wokół tego była Microsoftowa. Stety albo niestety to się przełożyło na produkt Red Hata. Dlatego macie pierwszy w historii produkt, który wymaga Windowsa, Active Directory i SQL-a Microsoftu jako platformy. Natomiast pokażemy wam, jak to działa, dlatego, że wielokrotnie mieliśmy takie rozmowy i z wami, i z innymi klientami. Zresztą ci, którzy używają Xena i na przykład tego Xena sklastrowali, no to przeszli sobie pewną drogę przez mękę, tak? Zgodzicie się ze mną, że na przykład, nie wiem, dużo VLANów w Xenie, jeżeli ma być sklastrowany, no jest to pewna droga przez mękę, zwłaszcza, że w większości rzeczy nie jesteście w stanie wyklikać, tak? Na przykład w oficjalnie, że tak powiem, dostarczonych narzędziach typu Lucy, gdzie możecie, owszem, dużo rzeczy wyklikać, ale później dochodzicie do takiego momentu, że trzeba edytować 15 plików,
w tym konfiga do klastra i dopisywać ręcznie opcje, których po prostu w żadnym narzędziu nie ma. Tak? No, niestety, tak to jest skonstruowane. Nie mówię, że ten produkt wam jakby wszystkie te elementy powiedzmy jakoś tam automatyzuje, tak? Ale jest on na pewno bardziej user-friendly, stąd to porównanie Piotrka, że on ma jakby główny cel jest taki, żeby no może nie eliminować, tak? Bo ci z was, którzy mają dostęp do całej infrastruktury VMware'owej, to mogą sobie to jakoś bardziej rzetelnie porównać niż my. Natomiast jest to jakiś krok, wydaje mi się, w dobrym kierunku, jeśli chodzi o centralne zarządzanie i budowę wysokowydajnego takiego środowiska typowo wirtualnego, opartego o KVM-a, zwłaszcza, że dopiero od miesiąca KVM w klastrze deptatowym jest supportowany, tak? Czy tam od półtorej miesiąca, czyli od wyjścia wersji 5.5 na rynek. Czyli reasumując, na chwilę obecną musimy mieć co najmniej jeden pojedynczy serwer firmy Microsoft, Windows Server 2003 lub od wersji Reva 2.2, która jest w tej chwili w wersji beta i my będziemy wam pokazywać demonstracje opracowane na wersji już właśnie beta. Jeśli chodzi o strukturę Active Directory, jest ona zalecana, zwłaszcza od wersji 2.2, która wspiera wirtualne desktopy. Chodzi głównie o zarządzanie tożsamością, tak? Jeśli chodzi o samą administrację AD, nie będzie wam jakoś specjalnie potrzebne, bo sobie poradzicie, tych paru userów, adminów wklepiecie, ale w przypadku, gdy będziecie chcieli już udostępniać wirtualne desktopy, nie wiem, 100, 300, 500 userom, po co budować kolejną bazę tożsamości, możecie wykorzystać na pewno istniejącą w dużych strukturach strukturę AD, bo generalnie mało który klient bez AD istnieje tak naprawdę na rynku. Kolejna rzecz, która może wam troszkę się nie spodobać, to, że Rev jest oparty o bazę serwera SQL Server, tak? Na szczęście nie musimy za nią płacić, bo w instalatorze Reva dostajemy wersję Express, która jest prawie troszkę ograniczona, bo obsługuje maksymalnie jeden procesor, może zalokować maksymalnie 1 GB RAM-u i baza maksymalnie może mieć wielkość 4 GB, ale to w zupełności dla potrzeb Reva wystarcza, więc nie musicie dokupować ekstra licencji na SQL Servera. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, przede wszystkim na temat konfiguracji naszego mikrolaba. My tutaj łączymy się przez mój telefon komórkowy, tak więc jak będą jakieś lagi, to przepraszam. Przez Wi-Fi nie chciało nas puścić do desktopa, nie chcieliśmy tego tunelować, nie mieliśmy czasu. Dlatego mam nadzieję, że jakoś ta komunikacja z naszym labem w biurze, bo tak będziemy się łączyć, będziemy tam chcieli wam pokazać parę rzeczy, że ten produkt działa, że jest w pełni funkcjonalny i że można go wdrażać na produkcję, mimo że to jest wersja beta. Jeśli chodzi o sprzęt, który jest wymagany do tego, aby wirtualizować na Revie, tylko i wyłącznie procesory wspierające natywnie instrukcje wirtualizacji, tak? Czyli flagi SVN bądź VMX w CPU Info. Jeśli chodzi o zewnętrzny storage, to Fiber Channel, iSCSI, NFS, czyli kto co lubi, nie namawiamy was, że to jest lepsze, to jest gorsze, nie chcemy wchodzić w te ostre spięcia, które były na poprzedniej prezentacji. Jedyny minus może jest taki, że jeśli chcemy zbudować storage dla obrazów ISO, które wykorzystujemy później do instalacji maszyn wirtualnych, to musi być tylko i wyłącznie NFS, żaden inny nie jest wspierany. Plus pełne zarządzanie energią, tak? Czy to jest ILO, czy Blade Center, czy DRAC i jeszcze wiele innych jest obsługiwane przez Reva. W jaki sposób możemy to wykorzystać, za chwileczkę opowiemy. I teraz krótka informacja na temat tego, jak wygląda nasz lab w naszym biurze, z którym mam nadzieję będziemy się łączyć bez problemów. My w tej chwili mamy klatkę H IBM-a z dwoma Blade'ami HS21. Tam lokalnie na tych Blade'ach są dwa dyski 73 giga spięte w rajdzie pierwszym. Tam uruchomiliśmy czy umieściliśmy systemy hostów.
które hostują maszyny wirtualne. Do tego zewnętrzna macierz EMC. Mam nadzieję, że nie robicie jakieś kryptoreklamy, ale chcemy Wam pokazać, jak to rzeczywiście wygląda. Tam jakiś wycięty wolumen 100 GB tylko po to, żeby gdzieś te maszyny wirtualne przechowywać. A nasze środowisko Active Directory plus serwer hostujący Reba jest postawione na VMware. Są to maszyny wirtualne, dlatego żeby łatwo to było przenosić, portować, a także aby można to było bardzo łatwo backupować. Tak? Więc nic nie stoi na przeszkodzie, w pełni działa środowisko oparte na Windowsy wirtualne, do czego zachęcamy, bo będzie zdecydowanie łatwiej Wam zbackupować, a są momenty, żeśmy podczas testów wychwycili, że gdy serwer Reba padnie, pewne rzeczy, tracimy pewne funkcjonalności i dobrze jest mieć to środowisko bądź sklastrowane, bądź zwirtualizowane, tak aby dosyć szybko je przywrócić. Co jeszcze? Nowość, która się pojawiła w wersji 2.2, można hosty, czy te małe hypervisory, o których za chwileczkę jeszcze będziemy mówić, podpiąć do RHN-a. Tylko nie tak jak zazwyczaj do RHN-a podpinacie Wasze maszynki po to, żeby update'ować pakiety najczęściej, czy instalować nowe. Tu raczej tylko po to, żeby nimi zarządzać, typu shutdown, startup i tak dalej, i restart. Bo sama aktualizacja hypervisora wygląda zupełnie inaczej i o tym również powiemy troszkę dalej. Jak widzicie, tutaj pojawiają się dwie możliwości, jeśli chodzi o wdrożenie hypervisorów. To, co Red Hat zaleca i to, co powinno być zastosowane w przypadku, gdy chcemy wejść w pełni w Reba, to ten mały hypervisor, o którym za chwilę, ale również od Red Hata 5.4 w górę możemy wykorzystać relę do tego, aby wirtualizować, aczkolwiek postaramy się, czy spróbujemy powiedzieć o plusach dodatni ujemnych rozwiązania typu rel, a mały hypervisor. Ok, polecimy dalej, ja przekażę Arturowi mikrofon, bo za chwileczkę będę coś klikał, więc będzie mi troszkę trudno mówić. Jeżeli chodzi o możliwości samego rozwiązania, to w skrócie mówiąc, generalnie są one bardzo podobne do standardowego klastra ksenowego, którego można zrobić w oparciu o Cluster Suite, z tą różnicą, że w standardowym klastrze Red Hatowym konfiguracja samego klastra jest w pliku tekstowym i nody, że tak powiem, mają do niej cały czas dostęp. Tutaj to, co powiedział Kuba, ta cała konfiguracja tej całej funkcjonalności, która tu jest wymieniona, leży w Rebie, czyli w SQL-u Microsoftowym. I tutaj Red Hat sugeruje, żeby tą maszynę wirtualną albo ten serwis klastrować. Czym i w jaki sposób, to mówię, albo to platformą jest advanced platform, gdzie to jest klastrowane, albo VMware, albo Microsoftowe natywne rozwiązania. Jeśli chodzi o klastrowanie SQL-a czy IIS-a, bo w tych technologiach to jest osadzone. Nie może to być gwiazdy w Hebrew? Tak jak Vicenter na przykład? Może być. Może być. Chodzi o to, że w wypadku utraty komunikacji z samym menadżerem, hypervisory, te małe, znaczy Advanced Platform również, ale serwują całość konfiguracji w sensie takim, że maszyny istnieją, są uruchomione, mogą migrować, natomiast nie możemy ingerować w całe środowisko, bo jedynym interfejsem do rekonfiguracji całości jest Red. Jakbyśmy zajrzeli, generalnie na, to chyba później będzie pokazywał, na tym małym hypervisorze tam się nic nie robi tak naprawdę, oprócz instalacji. Jest jedno narzędzie, które możemy wykorzystać, ja Wam je pokażę. To też zobaczymy. No prostszego chyba nie ma, tak, żeby konfigurować hypervisor. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych to wygląda tak, że ten hypervisor ma specjalny katalog, którego pod katalogiem jest ID hypervisora i pewne informacje, które są wymagane do tego, żeby cała infrastruktura nam działała pomimo braku komunikacji z centralnym serwerem, są przechowywane. Czyli to nie jest tak, że jak wyłączymy Reba, no to koniec, wszystkie wirtualki nam nagle padają. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest to newralgiczny punkt całego
tego rozwiązania. Co ciekawe, ten hypervisor jest tak skonstruowany, że ma na przykład zupełnie inną politykę SL Linuxa. Ona jest oczywiście wszystkie reguły firewalla, bo tutaj jakby REF ma specjalne wymagania, jeśli chodzi o zakresy portów. A mamy już zakresy portów, tak? Więc zdecydowanie lepiej mamy to rozwiązane, jeśli chodzi o przygotowanie hypervisora. Jego po prostu instalujemy i jednym narzędziem podpinamy do REF-a. Będę to za chwileczkę pokazywał. Jeśli chodzi o RELA, przede wszystkim te pakiety, które dostajemy z defaultu w RELU odnośnie wirtualizacji, musimy usunąć, bo one są zupełnie niewspierane. Musimy się podpiąć do kanału wirtualizacji. Gdy wykupujemy REL-a, dostajemy dostęp do tego kanału. Dopiero stamtąd pobrać odpowiednie pakiety. No pewnie większość z Was SL Linuxa wyłącza z defaultu, jednak zdecydowanie lepiej jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, z niego korzystać. Również tam trzeba parę rzeczy przekonfigurować, no i reguły firewalla również trzeba dodać przez iTagów. Natomiast to, co jest ważne w tym małym hypervisorze, na co pewnie część z Was zwróci uwagę, jeśli chodzi o ewentualną możliwość zastosowania tego, tu generalnie nic nie możecie zmienić. Znaczy, to nie jest tak, to o czym mówił Piotr, że jak mamy jakieś, nie wiem, specjalne środowisko i powiedzmy kontroler HBA wymaga wgrania jakiegoś modułu, no to praktycznie nie ma takiej możliwości, bo support Red Hata nie przewiduje takich operacji, tak? Ten hypervisor ma być tak używany, jak jest dostarczany, a update'owany jest, to też Kuba za chwilę pokażę, w formie po prostu obrazu ISO, które tu jest instalowane. Może jedna ważna rzecz. Hypervisor to jest nic innego jak w wersji 2.1 REF-a REL 5.4, a w wersji 2.2, na którym my już pracujemy, REL wersji 5.5, tylko totalnie okrojone do rzeczy, które są potrzebne do klastrów, do oczywiście pełna sieciowość, SL Linux i wirtualizacja, tak? Więc jest to REL, tyle tylko, że okrojony, ale to, co wspiera REL i to, jaki hardware jest certyfikowany dla REL-a, jest również dla hypervisora, tak? Więc jeden do jeden, jeśli chodzi o sprzęt certyfikowany pod hypervisory. Tu już się nie będziemy zagłębiać w kwestie KVM-owe, bo to wielokrotnie mówiliśmy na poprzednim i Piotr o tym powtarzał. Najważniejsza funkcja KVM-owa, memory page sharing, tak? Czyli skanowanie i uwspólnianie pewnych stron, zwłaszcza w wirtualnych Windowsach. Kolejna fajna rzecz, która teoretycznie jest możliwa też powiedzmy w standardowych klastrach w połączeniu z wirtualizacją, ale tutaj jest znacznie łatwiej to zrobione, tak? Czyli team progenie. Instalujemy maszynę, mamy pulę storage'ową i ta maszyna, jak potrzebuje, to z tej puli dostaje po prostu kolejną, powiększa sobie, alokuje coraz więcej zasobów. Możemy to oczywiście, ktoś powie, mogę to zrobić, tak? Bo to jest tylko LVM pod spodem, bo tu nie ma żadnej magii. No ale muszę te wszystkie polecenia znać, nie ma żadnego narzędzia w klastrze i muszę to wszystko ewentualnie oskryptować, no powiedzmy, tak? Tutaj jest to robione właściwie w tle i tak naprawdę myśmy próbowali, że tak powiem, w jakiś sposób, żeby Wam to pokazać, tak? Uwidocznić, ale tam nawet w blogach, z wyjątkiem poleceń LVM-owych, które mamy, gdzie możemy zobaczyć, że on na przykład zrobił snapshota albo na przykład zmienił sobie po kliknięciu w interfejsie, rzeczywiście alokował więcej przestrzeni dyskowej, to nic nie widać. Zero informacji. Założenie jest takie, że to jest produkt, że tak powiem, który jest zarządzany z jednego punktu i w ogóle się mamy nie interesować, co się dzieje po stronie hypervisora. No, to już wspomnieliśmy, bazuje to częściowo na Obircie. Dużo pracy wykonane po stronie samego SL Linuxa, jeśli chodzi o politykę. Zresztą to widzicie, to jeszcze powiem Wam tylko tyle, to już widać, nie tylko w REWie, że SL Linux się rozwija, ale na przykład w możliwości osadzenia Oracle'a w klastrze rektatowym z włączonym SL Linuxem. Od wersji 5.5 jest to supportowane, także te polityki są naprawdę
cały czas rozwijamy. Są na sali osoby, które używają Xena. Czy używaliście Obirta do centralnego zarządzania? Ktoś skorzystał z Obirta w ogóle? Projekt Obir? Stąd Red się wywodzi. To jest to, czego brakowało dotychczas Red Hatowi, czyli centralnego managementu dla tego środowiska wirtualizacyjnego, tak? Każdy z innych vendorów konkurencyjnych to miał. W końcu Red Hat doszedł do miejsca, że taki produkt wydał. Jeszcze z rzeczy, które wiemy, że się dzieją. W tej chwili zespół programistów już próbuje przeportować Reba do Java. Tak? Chodzi o to, żeby się uwolnić od MS-a, żeby nie być tylko do vendora MS-owego przybindowanym, jeśli chodzi o Reba. Tylko, że tych programistów jest w tej chwili czterech i jak patrzą na blogu, na razie napotykają na duże, duże problemy. Tak więc na pewno nie wcześniej niż w wersji trzeciej będzie coś otwartego i coś wieloplatformowego, tak? Jeśli chodzi o funkcjonalność, to co mnie się osobiście bardzo podoba, to na przykład określenie, że jakaś maszyna ma być wysoko dostępna, ja to cały czas porównuję do klastra. W przypadku Reba to jest dosłownie kliknięcie jednego że tak powiem, miejsca. Jak mówiłem, łączymy się przez moją komórkę, więc mam nadzieję, że się uda. Migracje live to tutaj jest dokładnie tak samo. Nie ma tej całej magii, w sensie na przykład zmiany połowy konfiguracji Xena, tak, żeby w ogóle migracja live była możliwa. Tylko klikacie, że chcecie, przenosicie maszynę. Natomiast to, co jest ważne, te wszystkie funkcje mają dla mnie coś, co bardzo ułatwia pracę. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli znacie klastry Red Hatowe, i używacie ich na przykład z wirtualizacją, to macie taki problem. Jak zupdate'ować w działającym klastrze bez zatrzymania całej tej infrastruktury oprogramowanie, zwłaszcza klastrowe? Jeżeli Red Hat podaje Wam jasno, że wewnątrz klastra Red Hatowego ma działać to samo oprogramowanie w tej samej wersji. Czyli mówiąc po polsku, żeby to zrobić, trzeba wyłączyć cały klaster, zupdate'ować oprogramowanie i włączyć go, tak? Żeby być zgodnym z regułami sztuki. Bo nie możecie zrobić tak, że na jednym węźle podniesiecie oprogramowanie, a na pozostałym macie starą wersję oprogramowania Red Hata i jakoś, nie wiem, po kolei na przykład update'ować, tak? Teoretycznie jest to możliwe, ale jeżeli Wam się to rozleci, to przestanie być supportowane przez Red Hata i trzeba będzie wrócić do poprzedniej wersji oprogramowania. W Rebie robi się inaczej. Hypervisora możecie przełączyć w tak zwany tryb maintenance. To się objawia tym, że wszystkie wirtualki, które się na nim w danym momencie znajdują, są przenoszone na pozostałe nody, w trybie live oczywiście. On przechodzi ten tryb maintenance, upgrade'ujecie go sobie do najnowszej wersji i w nowej wersji on się włącza z powrotem do tego klastra. Okej, okay. To o czym wyszliśmy, to wskazanie, aby maszyna była wysoko dostępna, czyli była w klastrze. Wszystko, co konfigurujemy, to jedno kliknięcie High Available. I teraz dodam jedną rzecz. W wersji 2.2 po raz pierwszy się pojawiła możliwość wirtualizacji desktopu. Jak ona wygląda, pokażemy za chwilkę i opowiemy. W każdym razie tylko wirtualne serwery możemy w klastra zestawiać, czyli w trybie HA. Jeśli chodzi o desktopy, takiej możliwości nie mamy, ale jest to jakby logiczne, tak? Bo do czegoś innego służą te maszyny. Więc to jest jedna z różnic między desktopem i serwerem. Teraz może jeszcze powiem tylko jedną rzecz a propos samego klastra. Znaczy, w rozumieniu Reba, klaster to jest grupa serwerów o identycznej architekturze, w ramach której migrujemy maszyny wirtualne, które na przykład mogą być migrowane czy klastrowane w trybie HA, czyli non-stop.
Okej, okay. Teraz spróbujemy pokazać live migration i zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Kolejne wytłumaczenie. Jak widzicie, tutaj już nie łączymy się tak jak było w wersji 2.1, jeśli ktoś miał okazję zobaczyć po VNC, tylko natywnie łączymy się protokołem SPICE, który jest protokołem dużo wydajniejszym, oferującym chociażby możliwość przesyłania obrazu jakości HD, czyli 10 klatek na sekundę, obrazu dla 4 monitorów, dźwięku, udostępnienia USB i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek my się łączymy po R-desktopie i stąd tutaj nie działa to tak optymalnie, jak powinno. Oczywiście gdybyśmy nie używali zdalnego pulpitu, tylko robiliśmy to w LAN-ie, byłoby widać, że SPICE praktycznie pracuje tak, jakbyśmy na lokalnym komputerze się znajdowali. Dobrze. Zwłaszcza, że to jest dwukierunkowe komputery. Więc jak się logujemy w LAN-ie i pokazujemy to normalnie w LAN-ie w czasie migracji, na przykład live jakiegoś filmu czy połączenia na przykład Skype'owego, to naprawdę bardzo fajnie wtedy widać. Okej, okay, spróbujmy teraz wykonać migrację live. Ja, żeby pokazać, że ta maszyna coś robi, wykonam bardzo zaawansowaną operację, czyli będę pingował na Onet. To też nie jest skrypto reklama. Następnie lokalnie z tej mojej maszyny będę chciał zapingować, będę pingował do tej maszyny wirtualnej, czyli do tego mojego zwykłego Windowsa XP. Ten Windows XP w tej chwili pracuje na tym hoście RedH02. Ja będę chciał na żywo go przenieść na hosta drugiego. Jak widzicie, my mamy środowisko bardzo proste, najmniejsze z możliwych, czyli 2 hypervisory. Będę chciał tą pracującą wirtualną maszynę przenieść z hosta drugiego na host pierwszy. Kliknę migrate. Oczywiście, gdybym miał więcej tych kostów, mógłbym wskazać, wybierz automatycznie tak, aby został wybrany hypervisor, który jest najmniej obciążony, tak? Tak domyślnie będzie wybrany. Ponieważ ja mam tylko 2, nie mam jakby wyboru, więc będę migrował na pierwszego. OK, tutaj odpalę te okienka i zobaczcie tutaj status. Widać, jest migracja, tak? Tu pinguje do hosta, tu host sobie pinguje gdzieś na świat. Migrujemy pomiędzy hostami na żywo, tak? User cały czas pracuje, zobaczcie, już została zmigrowana, uciekł nam jeden ping. Uciekł nam jeden ping, więc właściwie nie tracimy niczego. Bardzo prosty przykład na to, że live immigration działa. Sprawdźmy, został przeniesiony na host pierwszy, na notę pierwszego. Straciliśmy jeden ping, tak? Czyli właściwie user nawet nie zauważy, że coś się stało. Chyba, że ma bardzo, bardzo czułą aplikację, no ale nie sądzę. Ponieważ się później nie będziemy całej funkcjonalności pokazywać, ale mi się wydaje, że pokażemy jedną rzecz, mianowicie... dobra, dwie rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz, która padła z sali gdzieś tam we wcześniejszych prezentacjach, dotyczyła Green IT, tak? Czyli wyłączania poszczególnych serwerów. W normalnym klastrze, w cudzysłowie normalnym, Red Hatowym, nie ma takiej możliwości. No, nie możecie sobie oskryptować tak klastra Red Hatowego, żeby monitorował wam zasoby fizyczne serwera i w wypadku, powiedzmy, nocnych godzin, kiedy nie są obciążone te serwery, żeby sobie te maszyny wyłączały węzły w klastrze. Tutaj macie taką możliwość. To jest to, co w tej chwili Kuba pokazuje. Czyli tak. Na tym przykładzie na ekranie, jeśli host będzie z obciążeniem procesora pracował mniejsze niż 20%, dłużej niż 2 minuty, zostaną w trybie live maszyny wirtualne zmigrowane na inny host, a ten zostanie wyłączony. Tak? Taka sytuacja może mieć miejsce w nocy, gdy na przykład wasze IT jest zdecydowanie mniej obciążone. No i to jest właśnie to, do czego teraz wszyscy dążą, mniej energii. Tak właśnie śmialiśmy się w przerwie, że może to naszej klasie zaproponujemy, będą mieli mniejsze rachunki za prąd. Druga rzecz, którą chciałbym pokazać, to jest zupełna nowość, dopiero od wersji... Dobrze. Druga opcja to jest event distribution, tego też w klasie nie ma, czyli możecie sobie rozłożyć maszyny równolegle, jeśli chodzi o obciążenie fizyczne tych serwerów, tak? To też jest definiowalne. No i kolejna kwestia, zupełna nowość, to
udostępnianie maszyn wirtualnych, ale desktopowych dla end-userów, tak? Nie chcemy inwestować, nie wiem, w drogie końcówki, wystarczą tysięcy klienci, którym tylko będzie działać przeglądarka. Niestety dodam, jedyna słuszna przeglądarka i nie jest Olisek. Mam w tej chwili dwa wirtualne desktopy zainternetowane. Jeden to jest Red Hat, drugi to jest Windows XP. I tak naprawdę, to czego nam się może przydać właśnie AD? W tym miejscu nadajemy uprawnienia, przedodajemy tożsamości dla userów, którzy mogą korzystać przez portal webowy z maszyn wirtualnych. Automatycznie przy pierwszym uruchomieniu maszyny wirtualnej przez ten portal webowy na kliencie instaluje się plugin do przeglądarki Spice Client. Przez udostępniony portal webowy user otrzymuje dostęp do wirtualnego desktopa. Ja tu jeszcze dodam, w czasie kiedy Kuba się loguje, że różnica od strony lewa pomiędzy serwerem a desktopem jest na przykład taka, że przynajmniej w tej wersji desktopy nie mogą być w trybie high availability. Serwer z natury rzeczy tak. Tutaj widzicie, że ten obraz troszkę przecina, ten kursor troszkę się męczy, ale to dlatego, że jesteśmy w sesji terminalowej. Normalnie Spice działa błyskawicznie, mamy to u siebie w labie lokalnie przetestowane. Działa dźwięk, działa USB, jakbyśmy pracowali na lokalnej maszynie. Dobrze, nie chcemy przedłużać. Czy są jakieś pytania? Tak, ja chciałbym zapytać, jak działa, jakby Pan mówił, że jest jeszcze ta migracja live. Znaczy, jak to się dzieje, że serwer jest wyłączony, tak? To jest ten ślad dostępności. Najważniejsze w tym momencie jest kwestia zdampowania pamięci, tak? Czyli najpierw jest przerzucany dysk, później dampowana jest pamięć, i gdy pamięć zostanie zlizowana, zdampowana, jest klient przełączany na drugiego noda. No tak, a to jest... A ile czasu to trwa? Widzieliście, w przypadku Windowsa XP to było 5 do 10 sekund. Tak, ale tam żadna aplikacja duża nie działała. No tak, nie działała żadna aplikacja, więc... To jest funkcjonalność KVM-a, nie RP. To jest funkcjonalność KVM-a XM. Tylko mówię, jeżeli chodzi o zrobienie tego w samym Xenie, czy w samej natywnym, powiedzmy, KVM-ie, no to musimy ileś czynności wykonać, tak? A ja mam pytanie o problemy patentowe. To wiedzieliśmy, to jest mały przedmiot, który jest w VMware. Pewnie tak. Nie będzie jakichś problemów, że sobie tak patentem. Co? Migracja czegoś? Nie, absolutnie. Nie, nie. Problemy patentowe tu nie istnieją, to jest inny problem. Pierwszym był problem tego, że Spice był technologią umranetową. Znaczy w tej chwili już jest open source'owy, tak? Od tam paru miesięcy. A drugi problem to jest sam interfejs, który też jest jakoś tam opatentowany, napisany w takim, a nie innym języku. No więc okay, przepisanie tego... Ale jeśli chodzi o ideę live migration, VMware supportuje live migration oczywiście, tak? Hyper-V od wersji R2 2008, czyli technologia MS-owa wirtualizacji, również wspiera live migration, tak? Co tam jeszcze mamy? Xen Oracle, tak? Również wspiera live migration. Tutaj nie ma, jeśli chodzi o ideę, żadnych zamkniętych port, tak? To, co jest istotne, hosty aktualizujemy po pobraniu nowego ISO. Klikamy go w tryb Maintains, klikamy Upgrade i wskazujemy, gdzie ten nasz ISO leży. To się dzieje automatycznie przez BDSM. W sensie samego systemu operacyjnego. To jest bardzo okrojony system. Jeśli chodzi, zaraz pokażemy tego hypervisora, natomiast jeszcze powiem, jak to jest w ogóle sprzedawane, bo to jest tak, że nie, no to już nie będziemy, bo mówię, już nie będziemy was wszystkich tak w momencie. Sam ref jako taki jest za darmo.
to za co płacimy, to są podstawki pod CPU maszyn, którymi zarządzacie. Tyle. Tak jak cały software Red Hata, tak? Podstawki pod CPU. I tutaj nie ma znaczenia, to jest też ważne, że już macie na przykład jeden z platform kupioną. Kupiliście, tak? Macie, supportowane. Ale jak chcecie to wpiąć do Reba, no to wchodzicie w zarządzanie i trzeba to dodatkowo wyjść. To jest cała filozofia konfiguracji hosta. Przy pierwszej instalacji, oczywiście możecie to instalować po PXE, budować CD-ROM-u, czy nie wiem, czy podbudować ISO do jakiegoś ILO albo Play Center, jakkolwiek to wygląda. Jest jeszcze jedna opcja, której już w tej chwili tutaj nie ma, czyli konfiguracja volumenów, tak? Czy partycji, czy jakkolwiek to nazwać, na lokalnym hoście. Tego tutaj nie ma. Pozostałe rzeczy są tak jak na powyższym obrazku. Konfiguracja uwierzytelnienia, czyli nadanie hasła na routa i odpalenie SSHD. Nazwa hosta, networking setup, czyli konfiguracja sieci, wspierane są również WLAN-y. Nowość wersji 2.2 beta to możliwość, o czym wspomniałem, rejestracji hosta w Red Hat Networks, Red Hat Network, no i opcja podłączenia tego hosta właśnie do Reva. Gdy podłączamy hosta do Reva, w Revie nam się pokazuje jako niezatwierdzone, mamy opcję Approved i po uruchomieniu opcji Approved jest pchany soft pakiety na Hypervisora, automatyczny restart i mamy działającego hosta. Ja pokażę jeszcze jedną ważną rzecz, myślę, o której warto wspomnieć, bo podczas naszych testów przydarzyła nam się jedna ciekawa sytuacja. Mianowicie jest niezwykle istotnym host, który pełni rolę SPM-a, czyli Storage Pool Managera. Zawsze jest tylko jeden host wybierany jako SPM, czyli host odpowiedzialny za konfigurację całego naszego storage'u, tak? Czyli to, gdzie przechowujemy maszyny wirtualne, to, gdzie przechowujemy ISO dla maszyn wirtualnych, które będziemy chcieli instalować. I w przypadku, gdy mieliśmy tylko pojedynczego hosta, bo taka sytuacja jest naturalną, możemy ją spokojnie skonfigurować. Gdy SPM-a usunęliśmy, a później tego samego hosta, który był SPM-em, chcieliśmy wciągnąć, niestety z automatu nie został SPM wybrany, bo to się dzieje automatycznie przez Reva, a nie ma możliwości ustawienia tego ręcznie. Więc dosyć istotnym jest świadomość, w jakiej kolejności pewne operacje trzeba wykonywać po to, aby nie utracić kontroli nad naszym storage'em. Więc to taka dosyć istotna informacja, gdyby ktoś się chciał tym bawić. Pytanie było, co się stanie, gdy padnie maszyna, ta zarządzająca Reva na Windowsie, tak? Ta, która jest SPN-em. Nie będzie storage inicjalizowany, nie będziemy mogli zarządzać storage'em. Generalnie to jest sytuacja, której najbardziej chcemy uniknąć, tak? To jest taki krytyczny punkt. No i my podczas naszych testów i prób już jesteśmy parę takich elementów wyłapali, na które trzeba zwrócić uwagę, tak? Oczywiście nie ma problemu, jeśli mamy tych hostów więcej. Ja rozumiem, że na produkcji to poniżej 4, to raczej mało kto będzie używał całego Reva, tak? Bo po co mu takie narzędzie dla dwóch hostów, ale trzeba o tym pamiętać. Oczywiście migawki systemu, możemy tworzyć nieskończoną ilość migawek, jak i punktów przywracania i mamy coś takiego jak preview, czyli możemy podejrzeć to, co mamy, tą konfigurację, którą w migawce mamy zrobioną, tak? Czyli montujemy i wirtualną maszynę uruchamiamy, która była zrobiona jakimś snapshotem.
dzięki temu możemy przejrzeć, czy to jest ten konflikt, który chcemy przywrócić, czy nie. Oczywiście musimy uważać na takie rzeczy jak w Windowsach dublujące się nazwy, nie wiem, w Linuxach dublujące się adresy IP, tak? Tutaj możemy mieć problem, więc nie uruchamiajmy migawek, gdy system prawdziwy, na którym migawka była zrobiona, stoi i działa. Kilka nowości, które są w wersji 2.2 beta. Chodzą słuchy, że pełna wersja 2.2, a wersja 2.2 jest naprawdę poprawioną wersją w porównaniu do 2.1 i tą swobodnie można na produkcję polecać. Jest planowana na Red Hat Summit w Bostonie w czerwcu tego roku. Więc całkiem niebawem, bo już za 2 miesiące powinniśmy mieć pełną wersję 2.2. Plany do wersji 3.0, która być może będzie pierwszą z otwartym Redem na Javie, to rok 2011, tak? Więc tutaj, jeśli ktoś powie, że Windows, nie chce go dotykać Windowsa, nie chce wchodzić w Reda, bo nie lubi Windowsów, no to nie wdroży tego jeszcze teraz. Koszty orientacyjne, gdybyście chcieli wiedzieć, w jaki sposób wygląda licencjonowanie i ile trzeba zapłacić. I tutaj myślę, że jedno z ważniejszych porównań to koszty różnych hypervisorów. I jak widać, można osiągnąć może nie do końca identyczną funkcjonalność, zwłaszcza jeśli chodzi o VMware'a, który jest tutaj wybornym graczem od wielu lat na tym rynku, ale jeśli chodzi o koszty i funkcjonalność, czyli złoty środek tych dwóch elementów, myślę, że spokojnie możemy Red Hata już na produkcję wdrażać i budować środowisko zwirtualizowane w oparciu o Reda 2.2. Zdecydowanie Wam polecam 2.2. To by było wszystko z naszej strony. Jeśli będą jakiekolwiek pytania, to zapraszamy z Arturem do rozmów. Jeśli ktoś chciałby jakieś namiary otrzymać, zapraszam do mnie, chętnie rozdam wizytówki. Gdyby trzeba było zrobić jakąś indywidualną prezentację tej technologii, również mamy takie możliwości, więc serdecznie zapraszamy. Z naszej strony to wszystko i dziękujemy, że chcieliście nam poświęcić kilka minut.